A bo to początek nagrywaliśmy. Tak, a teraz koniec. Byliśmy u Hisense'a, jest to jeden z moich ulubionych Chińczyków. No, jest tam ten telefon, którym Jackowi się strasznie spodobał od lat. Teraz w kolejnej generacji oczywiście prezentowany. Oni tego E-Inka robią właściwie co roku troszeczkę innego, ale co roku jest troszeczkę lepszy również. Ten mi się naprawdę bardzo podoba i się mocno zastanawiam, jeżeli cena byłaby fajna, to ja bym go wciągnął. A reszta to plastik fantastyk, ale no chodźmy, zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów. Pierwszą z nowości, jakie przywiózł Hisense na targi MWC, jest model U30. To telefon z 6,3-calowym ekranem IPS Full HD+, i aparatem frontowym umieszczonym w otworku, który w dodatku bardzo sprytnie tutaj zamaskowano, bo jak widzicie jest niemal niewidoczny, tu znajduje się przy moim kciuku, a obok niego dano taką fajną linię skrótów, które jakby w pewnym stopniu maskują ten otwarek w ekranie. Czyli będzie konkurował z Honorem V20 i z Samsungiem, prawda, Galaxy? No tak, tylko tutaj jest to fajnie zamaskowane. W środku jest tam Dragon 675 i 8 plus 128 giga pamięci. Czyli całkiem... poprawmy się, że z Galaxy raczej nie będzie konkurował. No tak, no to jest półka niżej, ale za to ma 8 plus 128 pamięci, jak powiedziałem, i całkiem przyzwoity akumulator, 4500 mAh. No i aparaty fotograficzne też nie są od parady, bo główna matryca z tyłu ma 48 megapikseli, a pomocnicza 5, czyli służy do rozmywania tła, no i widzimy, jest klasyczny czytnik linii papilarnych. A ten przedni aparacik w otworkowym noczu ma 20 megapikseli. No i do tego telefon ma dosyć ciekawą stylówę, bo z tyłu pokryto go plastikową, niestety imitacją skóry, ale dano też złotą metalową ramkę. Wygląda to nawet fajnie. Tutaj jest czarna w wersji czarnej, ale zwróćcie uwagę, jest dodatkowy przycisk, nie wiem czy widać, po tej stronie są, widać głośności, jest power, natomiast po tej stronie jest dodatkowy przycisk, on ma swoją specjalną nazwę i można sobie pod niego podmontować jakąś aplikację, na przykład ulubioną, i dzięki niemu uruchamiać tę ulubioną aplikację. To pokaż jeszcze ten czarny tył. Proszę. No, klasyka, ale klasyka. Czarniutki zupełnie. Natomiast tutaj ma niebieską, trochę widać jakby świeciła, jakby tam była dioda. Tak jest niebieski, ale fajnie. Mamy tutaj A6, który ma, słuchajcie, mój ulubiony układ, ponieważ tutaj z przodu jest AMOLED, a z tyłu jest co? E-Ink. Co prawda Hisense już, to jest co najmniej trzeci albo czwarty model Hisense'a z tym układem ekranów, ale nadal jest to rzecz zupełnie dla mnie przebojowa. Pamiętacie, że tutaj po tej stronie, na tym E-Inku, można sobie wyświetlić właściwie dowolną rzecz i nawet jak Wam bateria padnie, to będzie nadal na podtrzymywaniu. To jest fajne, bo E-Ink po prostu zużywa baterię tylko wtedy, kiedy się zmienia ekran, natomiast w innym wypadku nie. A tutaj jest bardzo fajny OLEDowy, AMOLEDowy w zasadzie wyświetlacz, który ma bardzo ładne odwzorowanie kolorów. 6 sali. Wygląda naprawdę cudnie. Ramki są kurde duże, no duże są na dole i na górze są duże ramki. No ale co z tego, słuchajcie, skoro to ma tak fajną funkcjonalność. Ekran jest 6-calowy, ten główny, natomiast 5 i 6 ma E-Ink po tej stronie. Snapdragon 660, tylna kamera, czyli prawdopodobnie ta, podejrzewam, 12 megapikseli, z przodu 16 megapikseli. Nie, czyli odwrotnie. To musi być 16 z fleszem, a tutaj jest 12. Dokładnie. 128 giga flesza, albo 64, bo to w zależności od wersji, którą kupicie. Plus 6 giga ramu. 6 giga ramu, dokładnie. I akumulator 3300, czyli jest to średnia. Nie jest to topowy model, ale warto zauważyć, że ma chociażby odblokowywanie twarzą, ma NFC i czytnik linii papilarnych na boku obudowy, to może pokażemy. Słuchajcie, ja go chcę, ja naprawdę czniam wszystkie modele, które mają, nie wiem, cuda, bezramkowe i tak dalej. Natomiast dwa ekrany z E-Inkiem za sensowną cenę, to ja poproszę. To ja mam pomysł, kup sobie. Dobra, spoko. Dojdziemy do sklepu. No. Hisense ma tutaj też takiego poprawnego średniaczka H30. Trochę plastikowy jest, aż ładnie się błyszczy, nie? No ale ładnie też się brudzi od razu. Ładnie się brudzi. 3,5 cala, Full HD, kropelkowy notch, Mediatek P70 w środku, ale pamięci nawet fajne. 4 plus 128 albo 64 wewnętrznej. Podwójny aparacik z tyłu, czytnik linii papilarnych jest na miejscu. Błyszczy. Z tego co widzę, nie ma, natomiast NFC jest, za to oczywiście nieodzowna sztuczna inteligencja w aparacie.
No i chyba na razie tyle na temat tego średniaczka. Tutaj powiedziano, że jeszcze nie jest to finalna wersja oprogramowania, także... SOF jest niegotowy, ale ładnie błyszczy. Telefonik. Zobaczę. I paluchy zostają, zobacz. A, no oczywiście. U mnie lepiej zostały niż u ciebie. I trochę się ugina ten tył, dobra. Idźmy dalej. Adam strasznie marudzi, dlatego że to jest model ROK 5, to jest też Hisense oczywiście. Adam strasznie marudzi, że ten ma gorszą specyfikację od poprzedniego, ale za to ma ramkę solidniejszą, bo to jest prawdopodobnie aluminiowa ramka. Poza tym to, ten plastik rzeczywiście się czuje jakby... Wygląda prawie jak szkło. Wygląda jak szkło i nie wiem czy zobaczycie, to jest fajny wzorek. O, o, teraz widać, fajny wzorek jest z tyłu, który się nie narzuca i jest jednocześnie taki sympatyczny, elegancki dosyć. No tak, ale w środku Snapdragon 439 plus 4 giga RAM-u plus 64 nadane. Za to bateria fajnie się zapowiada, bo 5500 mAh. No i to się faktycznie już może podobać. No, słuchaj, on ma inny interfejs w ogóle. Zobacz, to jest kurde jakby tak, była inna nakładka. Tak, ten działa w odróżnieniu od poprzedniego. Nie, jest całkiem fajny. On w ręce całkiem sympatycznie leży. To jest duży smartfon. Nie jest to jakieś tak. No 6,22 cala. Impadełko. Także jest, mi się podoba, a do mnie się nie podoba. No, nic nie poradzi. Ale HD+. No HD+, no. Ja rozumiem, ale jak wiesz, jeżeli to ma być tani smartfon, który no tak, jest, no, ma fajny spoko design, no to kurczę, co się przyczepiać, no. No tak, tani smartfon jest tani. Także wiecie, jak u Chińczyków kupujecie, to warto go obejrzeć, a nie macie zbyt dużo kasy. Ale zobacz, tam obok jest wersja Pro, to może chodźmy ją zobaczyć. Takie Pro, że niekoniecznie Pro. No mi boczki... się też bardziej tamten podobał, powiem szczerze. A mi się żaden nie podoba. Boczki mi się od razu skojarzyły z miejsca z iPhone'em 4. Tak na pierwszy rzut oka przypominałem, jak go się trzyma, to uczucie tych brzegów jest bardzo podobne. No i też znowu 6,5 cala, ale już MediaTek Helio P70. No i można mieć w opcji 6 giga RAM-u, bo i 4 też można. No i 128 albo 64 pamięci wewnętrznej. Aparat 13 plus 2 z tyłu, 8 z przodu. No i tu jest ciekawostka z tym telefonem. Ciekawostka mianowicie taka, że sam telefon ma akumulator o pojemności 4530 mAh, ale można na niego założyć pokrowiec z dodatkową baterią 3500. Niestety pokrowiec jest tylko na plakacie, więc wam go tutaj trochę pokażę. Jest to coś takiego. I po założeniu tego mamy więcej prądu. To jest bardzo podobne, poza tym, że nie czuć tej solidności w tym poprzednim, tak jak w tym poprzednim nie Pro. Tamten miał przynajmniej, kurczę, jakiś ciężar, coś, ten nie ma, ten jest plastik kompletny. Poza tym Adam tutaj próbował kawałek filmu pokazywać i to jest, powiem szczerze, słuchajcie... Nie, to nie był film, to był obraz przechwytywany bezpośrednio z aparatu. To był pogląd z aparatu się ciął. No. Pomimo tego, że tutaj jest Helio P70, to po prostu optymalizacja jest taka, powinno, że... Nie, no ale spokojnie, mówili, że to są niegotowe jeszcze modele. No, dobra. No. Czyli mamy znowu targi niegotowych telefonów, ale przynajmniej nie są za szybą, także jest spoko. Kończmy, wstydu oszczędźmy. Byliśmy, obejrzeliśmy i w zasadzie potwierdziło się to, co na temat Hisense'a myślimy. Oni robią niektóre smartfony bardzo fajne, a niektóre troszeczkę mniej fajne i tańsze. Czyli tak po chińsku typowo trochę. Tutaj od dolara do $1000. Mamy tutaj niegotowe interfejsy, niektóre z tych smartfonów nie są jeszcze na rynek. Nie będziemy się nad nimi pastwić. Ale ten e-ink jest fajny, naprawdę. Sympatyczni fajny ludzie na stoisku, także tak, damy im spokój już może. Cześć, do następnego.